Gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, naturalnie rosnący na terenach bagiennych, okresowo zalewanych, gdzie wytwarza korzenie oddechowe, tak zwane pneumatofory. Cypryśnik błotny do Europy został sprowadzony w 1640 roku. Największe spotykane okazy na Dolnym Śląsku mogą osiągać nawet 400 cm obwodu pnia. Cypryśniki błotne rosnące w Żarowskim Parku są reliktem niezachowanego układu wodnego. Dawniej rosły na wyspie pośrodku sztucznego stawu, który zasypano w latach 40. Sam staw powstał w 1870 roku, a więc wiek drzewa można szacować na około 140 lat. Szyszki z cypryśnika błotnego są kształtu kulistego, a nawet jajowatego. Co ważne, tak jak w przypadku jodeł, jego szyszki rozsypują się zaraz po dojrzeniu. Cypryśnik błotny, podobnie jak modrzew, odrzuca igły na jesień. Jednakże w przypadku cypryśnika błotnego są to nie tyle igły, ale tak zwane niedrewniejące pędy zielne. Prawdopodobnie to jedyna taka grupa uchwycona na licznych fotografiach archiwalnych jeszcze sprzed II wojny światowej, które stały się wręcz wizytówką parku, ale też całego regionu.